Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu 2 Pady. Dzisiaj nieco zmieniamy konwencję, a mianowicie zapragnąłem razem z Rivielem zagrać sobie w grę Dragon Ball Z Burst Limit, czyli w sumie mało pokazywaną grę na moim kanale, a no nie powinienem jej tak nie szanować, bo jest dość dobra. No i jak ze mną jest zwykle The Riviel. Siema. I jedziemy. The Riviel nie ogarnia tej gry kompletnie. Nie tak jak Naruto, bo Naruto już mnie nieraz jedzie, ale tej gry no średnio, więc spróbujemy. No zobaczymy jak to wyjdzie. Kim będziesz grał? Młodym Gohanem. Młodym Gohanem. No dobra, on jest... No dobra. No to ja zagram tak, żeby cię dorównać wzrostem Krillanem, dobra? Dobra. Kuririn. Pamiętasz co, jak się robiło? Mniej więcej. Wybierz sobie tutaj trzech peki. Ja sobie wezmę... A niech będzie to. Jako super atak, no i wybieramy sobie supportów. Leciem po Goku. Goku? No to ja nie wezmę Goku. Kto jest najlepszym przyjacielem Krillana? Nappa! I Nappa będzie mu tu pomagał. Albo nie, zrobimy takie coś, że Krillan sam będzie sobie jakby pomagał. Sam buffy sobie będzie jakby dawał. No i gdzie oni mogą walczyć? Może na jakiejś takiej... Wiem, mam pomysł, gdzie oni mogą walczyć. Mało plansz też jest. Tak, ale tutaj każda ma dwa rodzaje, nie? Dobra. Zwiększamy sobie życie na maksa, nie? No. Żeby walka grała, trwała długo, bez limitu czasu, nie? Żeby nas nie zabił. No i dwie rundy. Nie chcesz żadnych babków, znaczy w typu, że ja sobie zmniejszam atak czy coś? No nie, niech będzie. Na razie zobaczymy. Najwyżej... Tak mnie będzie ścisnął. No. Myślę, że zagramy sobie tylko jedną walkę, z racji tego, że te... Akceptuj. Że te walki są dość długie tutaj. W tej grze jeszcze mamy dwie rundy, zważywszy na to, że właśnie walczymy jedną rundę, a potem jest jakby rematch, że jeżeli będzie remis, to będzie trzecia decydująca rozgrywka chyba z tego co pamiętam, więc jeden pojedynek chyba wystarczy, chociaż zobaczymy jeszcze. Okej, niech rozpocznie się. Kuririn atakuje. To jest taki upęk, taka cutscenka. Dziwne, bo na tej cutscence zazwyczaj ktoś owi na początku, nie? Takie, dlaczego akurat on? Nie za bardzo wiem, dlaczego pierwsza postać jakoś wygrywa tutaj. No, fajną mapkę, właśnie tą chciałem zrobić. To jest chyba obok domku Kamesanina? Nie, chyba jednak nie, ale... Dobra, kojarzysz jak się walczyło? No, mniej więcej. Tym się strzelało. To nie jest tak jak Naruto w kółko. O, właśnie. Tym się napierdzielało, wiesz, tymi pozostałymi. No i się daszowało. Super ataki, myślę, że rozkminiasz. Gohan nie ma przemian, więc nie ma w co się przemienić. Nie ma jakiejś specja na tym poziomie. A i cały czas strzela tymi pierdkami. No, myślimy dobrze. Masenko twoje jest znaczy dobre jak na bliski dystans. Pamiętaj, żeby blokować się cały czas. Korzystać z przycisku R2, czyli tego, żeby używać jakby energii ki, nie? Tak. Dobra. Ja tu mam. O, mam Solar Flare, no i to jest dopiero słabe. Musisz nie atakować cały czas, bo inaczej to ja ci będę prał jak leci. A, oślepiłem cię, się nie broniłeś i takie są skutki. Gohan. No i to. Gohan ma słabe te skille, szczerze mówiąc. Więc nie fajnie, niefortunnie wziął się. Poza tym i tak nie wiem, Masenko nie trafi, bo to ma bardzo słaby zasięg. To jak jesteś przy mnie, to musisz mnie połączyć na przykład, wiesz. Atakować i w trakcie atakowania, wiesz, połączyć jakby. O! Wylewaliłeś mnie poza mapę. Do niebios, Krillin. Dobra, czas na Ultimate. Ach, jak to się tak zbiera. O, masz farta, że miałeś energię, lepiej tego uniknąć po prostu. Czyli zjechać w dół. Wiesz jak się zjeżdża w dół. Nie. No X-em ogólnie jak naciskasz obronę, to możesz do góry tak szybko zeszować, czyli kroki robić. Też... To była ta chciała mać mnie założyć. O! No, tatuś ci pomoże, no. Biedny Krillan. Skopa dostanie, to powinien mieć kark przetrącony. Chociaż nie wiadomo na jakim poziomie jest tutaj. Oh fuck! Ultimate! Jest! Nappa! Dzięki! Odbił glaco. No. Znaczy nie, walną ciebie. W tym momencie. Dobra, uwolnienie! Fu! Ty nie możesz się uwolnić, bo nie masz energii. No i ja jestem teraz na takim poziomie, jakbym cały czas mógł. Cały czas palił swoją czakrę, więc to jest dobre. Dobra, czysto. Ultimate albo nie. Zrobię ci to, co lubisz. Nie. O, nie udało mi się. A, nie mam już energii na to. Parnis. No, już ci ojciec tutaj dobre rady mówi. Ach, nie zdążę niestety. Energii nie wróci. Fuck. Pamiętaj, żeby atakować też z użyciem właśnie energii, wiesz. Jeśli masz jej dużo. Wiesz, korzystając z tego palenia energii... Ej, użyłem ci masenko. No tak. Dobra. Zło, ja to mam mniej rzeczy od ciebie. Dobra, koniec. A jak ten mój Taioke? Nigdy nie wiem jak go użyć.
Okej, let's go! Kochany. What? Jest! No i teraz zacznie się spam! Za mocno uderzasz, a zawsze za wolno. Trzeba leciutko. Jakby było na dwa, to bym mógł szybko, ale jak trzeba no, wszystkie... Nie, nie trzeba wszystkie, nie? Na dwa, tylko... Naciskając dwa chyba nie będziesz miał takiej częstotliwości, jak byś naciskał cztery, nie? Chociaż kto wie. O, kurde, mogłem cię atakować. Sprawie, jesteś ogłuszony. Ajajaj. No, Krillan cię już zirytował troszeczkę. Tym, że przegrywa z Gohanem. Kurde, cały czas zapominam, że ten atak do tyłu to jest ten słoneczny kieł, jak to tam w polskiej wersji ładnie było określone. Taioken. Koniec tego. Jak się w dół idzie? No, X i w dół. O. Wiesz, naraz X i w dół. To jest, to po prostu wystarczy, żeby uniknąć łatwo. O! No nie no! Nie skapnąłem się, że mam tak mało żyć. Ja miałem tyle samo, to byłem na strzała. No tak, właśnie chciałem, szedłem już po ciebie, żeby cię rozwalić, a patrzę... No dobra, no druga w takim razie. Dobra, teraz już koniec. Skończył się dobry Krillan. Kurde, znowu ten Taioken. Jak tak dashujesz do przodu, chociaż ty rzadko to robisz, to też być może odbijasz energię też. Czy teraz się uda znowu? Oj, pięknie! Wiesz, że mogłeś chyba... Nie mogłem. Mogłeś. Teleportować się zaplecie, czyli... Aha, no tak. Dobra, blokiem. Blokiem i szałką przeciwną do przeciwnika. Czy zgodą do przeciwnika. Dobra, koniec tego! O! Jest! No nie! Moja dynka łysa cię tutaj trzepnęła. Już przed tym. Dwoma próbuję, ale... Nie, nie, no ale nie lepiej cztery ma złoty, ja to robię tak. Pyk, 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 pyk. I wychodzi. Nie musisz mocno, musisz lekko. Samymi palcami. Niektórzy to rękami robią, nie wiem. Ja jestem w tym... Dobry byłem zawsze w tym. No, tatuś pomaga, o, protection, czyli oberwy mi się. Zabicie Gohana. Nie no, ty jak przyspamujesz, to nie mam mocnych. A, oszczepiłem cię. No bo ta gra jest bardzo taka... Trzeba mieć pada ogarniętego dobrze dość, bo to jest Kurde, taka... Kurde, Masenka jest też spamy. Dość bijatyka, wiesz, taka to jest standardowa, nie? Najbardziej właśnie przypomina takie zwykłe bijatyki, te, jeżeli chodzi o gry z Dragon Balla, no inne są bardziej takie w 3D. Lub jak Ultimate Nikaichi, to w ogóle nie wiadomo co to jest. A to tutaj najbardziej ta gra zależy od... Wow! Jest, dzięki, napa! Ale dostałeś coś na nie? Tak, dostałem, ale nie wiem, znaczy nie, trochę dostałem, chyba połowę. Tak mi się wydaje, drużyna Łysoli taka, nie? Słuchaj, rad tatusia. Ta gra właśnie bardziej polega na skillu, wiesz, u Sera. Jak grałem kiedyś online swojego razu, jak jeszcze ktokolwiek w to grał online, bo teraz mało kto, niestety... Tą grę szanuję. Jest. Nie, czemu to? No bo walnąłem, odrzuciłem cię i nie znałem wiesz co. No, prawie. Nie wiem, ja to tak na lajcie naciskam, a jakoś tak wiesz. Ja nie umiem, to ty umiesz, nauczyłeś się spamować. W innych grach, na przykład na Naruto, na PS2, można było wybrać sposób właśnie takiego spamowania, czy kręcenie rolką, czy wiesz, czy... O. Czy właśnie spamowanie, czy naciskanie przycisku w kolejności. Cieszę się, że nie ma przycisku w kolejności naciskania, bo to byś poległ. No niekoniecznie. Myślisz, znasz na padzie wszystko, co jest? Tak na wyrywki? Bo to tak trzeba... To... Rozgadam cię. Zaraz, chyba Krillan ma ten... Może się przemienić i chyba Gohan też tego zapamiętam. Spróbujemy. A nie mam energii na maksa. Tak, mogę się uwolnić. Znaczy przemienić. To jest jak guru. Odblokował ich potencjał ukryty, nie? Na Namek. To właśnie Krillan i Gohan dostało im to. Ło, ale trafiłem. Fuck. Też się możesz uwolnić jak chcesz, pozwolić. Ale jak to się robi? Nie ty, tym. Okej. Okay. No w sumie mogę. Stracisz całą energię, no ale i tak mi stracił. Dobra, koniec. Zakończę to moją ostateczną technikę. Teraz masz lepsze... O właśnie, teraz masz lepsze skille, zapomniałem ci powiedzieć, kurde. Nie masz tego podbicia, tylko masz to jest fajne. No dobra, to jest. No tylko... Aj, to już chyba trochę za późno. Na takie ruchy. Aj. Dobra.
O, ja też mam inne. Miałem. Och, zmarnowałeś ultimate, żeby się obronić od mojego. Zaraz, czy mam inne ultimate też swój? A chyba głównym się udał mnie ciachnąć. Aj. Nie, ja się osłabiłem przez to. Zaraz. Nie. Dobra, zaraz. Zaraz zmienię zdanie, się do ciebie zbliża. No nie! Rozwaliłeś mnie, fuck! No, no nie wiem, ale jak to się stało, ale chyba za bardzo się skupiłem. No nie, a ja za bardzo tak... No, chyba... Nie, no przegrałem, a wygrywałem z tobą za każdym razem przecież, że... No, za mało spamerskich tych kombinacji dawałeś. Jakbyś mnie przy tym przyspamował, to bym nie miał szans. No dobra, to następnym razem cię zniszczę. No. Idę tak solidnie. Ale to już w następnym odcinku, co? Tak. Dobra, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nie było za długo, że nie było za krótko, że nie było za nudno. Żegnam się z wami, Turpat. I Derek Biel. No, na razie i cześć. Cześć.